Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Na dobry początek przypominam o międzynarodowej dekadzie muzyki organowej, churalnej i kameralnej. Koncert finałowy tegorocznej edycji odbędzie się już jutro, czyli w piątek 12 października w kościele Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie o godzinie 19. A teraz przenosimy się do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. W piątek odbędzie się tam spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim, dziennikarzem radiowym i telewizyjnym pisarzem. Początek spotkania o godzinie 17, wstęp wolny. Jeżeli ktoś woli trochę inne klimaty, z pewnością znajdzie coś dla siebie w Skoczowie. W piątek ruszają długo oczekiwane projekcje rockowe. Przewrotnie, nowy cykl rozpocznie się koncertem na żywo. W Teatrze Elektrycznym wystąpi Limboski. Start godzina 18. W sobotę w Cieszyńskim Teatrze odbędzie się koncert Ewy Farnej. To muzyczne polsko-czeskie spotkanie jest kontynuacją dotychczasowych zlotów sympatyków Ewy na Dolnym Śląsku. Wokalistka zaprezentuje utwory w innych aranżacjach niż podczas klasycznych występów z zespołem. W sobotę odbędą się dwa koncerty o godzinie 17 i 20. W najbliższy weekend można wybrać się również do Wisły. Tam będzie miała miejsce trzecia beskidzka wystawa królików, gołębi rasowych oraz drobiu ozdobnego. To wszystko na placu Hofa w sobotę w godzinach od 8 do 18, zaś w niedzielę do 16. Uroczyste otwarcie zaplanowano na godzinę 16 w sobotę. Na koniec przenosimy się do Ochab. Tam w sobotę w tradycyjnej zagrodzie rolnej spotkanie z tradycją w kuchni Dyniowa Jesień. Będzie smacznie, zapewniają organizatorzy. Nie zabraknie placków z blachy, dyniowej zupy i babeczek. Start godzina 15, wstęp bezpłatny. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.